Ta lekcja będzie bardzo prościutka, troszeczkę oderwiemy się od tych wszystkich praw, liter i innych wzorków. Poobliczamy sobie kilka wartości i właśnie chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, co trzeba zrobić, gdy pojawia się w poleceniu takie słowo jak oblicz. My nie będziemy chcieli niczego uprościć, będziemy chcieli tylko podać na końcu wartość, bez żadnych potęg, właśnie w ten sposób. 3 do drugiej to jest po prostu 3 razy 3 i nasz wynik to 9, czyli podajemy na końcu konkretną wartość. Teraz drugi element, 3 do minus drugiej. Jeszcze raz, co robi minus? Odwraca nam liczbę i po prostu zostawiamy potęgę bez minusa. 1 trzecia do drugiej, korzystamy z prawa, że licznik podnosimy do potęgi drugiej, 1 do drugiej to 1, 3 do potęgi drugiej to 9. Wiem, bardzo proste przykłady. Teraz mamy coś takiego. Minus 3 do potęgi drugiej. I popatrzmy. Mamy liczbę ujemną, podnosimy do potęgi parzystej, tak? Czyli możemy to sobie zapisać w ten sposób, że to jest to samo co 3 do drugiej, a 3 do drugiej to 9. Jeszcze raz, dlaczego tak się dzieje? Minus 3 do drugiej to jest inaczej minus 3 razy minus 3. Minus i minus da plus, więc po prostu możemy zapisać, że to jest to samo co 3 razy 3, a to jest inaczej 3 do drugiej. Więc stąd możemy to zapisać bez tego minusa. Teraz, jeśli mamy liczbę ujemną tutaj w nawiasie, liczbę ujemną podnosimy do potęgi trzeciej, bo jest ona w nawiasie i ta potęga jest nieparzysta, więc możemy to zapisać w ten sposób, bez nawiasu, że tylko trójkę podnosimy do potęgi trzeciej, a to jest minus 27. I teraz dlaczego tak się dzieje? Minus 3 do trzeciej to jest to samo co minus 3 razy minus 3 razy minus 3. Jeśli najpierw skupimy się na znakach, to widzimy, że minus i minus da plus, razy minus da minus. I będziemy mieli 3 razy 3 razy 3, to jest 3 do trzeciej. Stąd tutaj mamy to samo, tak? O tym trzeba pamiętać. A co dzieje się, gdy mamy potęgę ujemną? Najpierw chcemy pozbyć się minusa. Minus powoduje nam odwrócenie tej liczby, więc będziemy mieli minus, nie minus 3, tylko minus 1 trzecią. I potęgę przypisujemy bez minusa. I teraz widzimy, że podnosimy liczbę ujemną do pewnej potęgi, potęga jest parzysta, więc to jest to samo co 1 trzecia do drugiej. Z tego samego powodu, co tłumaczyłem tutaj przed chwileczką. A 1 trzecia do drugiej to jest 1 dziewiąta. Teraz, jeśli mamy minus 3 do trzeciej, widzimy, że liczbę ujemną podnosimy do minus trzeciej. Więc najpierw chcemy pozbyć się minusa i teraz ten sam schemat, czyli mamy minus 1 trzecia i przepisujemy bez minusa. I teraz widzimy, że mamy liczbę ujemną podniesioną do potęgi nieparzystej, więc możemy zapisać to w ten sposób. Minus 1 trzecia do potęgi trzeciej. Potrzebny jest, możemy ten minus wyrzucić sobie za nawias. Dlaczego jest nawias potrzebny? Jeżeli napisałbym bez nawiasu, to ta potęga byłaby tylko dla licznika. No ale mamy teraz minus 1/27. Teraz z kolei mamy taki przykład, gdy podnosimy, gdy mamy minus 3 do potęgi drugiej. Czyta się zupełnie tak samo jak ten przykład, ale widzimy tutaj na oko widać, że mamy różnicę, ponieważ ta potęga, już to sobie tłumaczyliśmy, należy tylko do trójki, więc będziemy mieli minus 9. Tak, ten minus jest, nie należy już do tej potęgi. Tak samo tutaj. Trójkę podnosimy do potęgi trzeciej, a nie minus 3, bo gdybyśmy podnosili minus 3, to byłby tutaj nawias. I to jest po prostu minus 27. Teraz to samo, gdy mamy minus 3 do minus drugiej. Zastanówmy się, trójkę podnosimy do potęgi minus drugiej, więc minus przepisujemy i chcemy najpierw pozbyć się minusa, więc będziemy mieli 1 trzecią do potęgi drugiej, a 1 trzecia do potęgi drugiej to jest 1 dziewiąta. I to chyba były takie najtrudniejsze przykłady. Teraz 3 do zerowej. 3 do zerowej, cokolwiek do zerowej to 1. Minus 3 do zerowej
popatrzmy, co podnosimy do potęgi zerowej. Nie minus 3, tylko 3, bo nie ma nawiasu. 3 do zerowej to 1, minus przepisujemy, więc mamy minus 1. A poniżej podnosimy już minus 3 do zerowej. Więc cokolwiek do potęgi zerowej daje nam 1. O tym trzeba pamiętać. To są takie proste obliczenia i widzimy, że wszędzie na końcu zwracaliśmy pewną wartość i ona jest konkretna. I jeśli będzie polecenie oblicz do takiego przykładu, to będziemy chcieli podać na końcu konkretną wartość liczbową. I teraz będziemy korzystali z tych praw, które już poznaliśmy, żeby to sobie wszystko uprościć. Będziemy mieli 2 do drugiej razy, minus nam odwraca, więc nie będzie jednej drugiej, tylko będzie 2. I przepisujemy potęgą bez minusa. Dzielimy przez 2 do 6. Teraz zajmujemy się samym licznikiem. Widzimy, że mamy te same podstawy, więc potęgi dodajemy. Będziemy mieli 2 do 5 przez 2 do 6. Mamy tutaj dzielenie, więc od 5 odejmujemy 6, więc będziemy mieli 2 do minus 1. Minus odwraca nam, więc będziemy mieli 1 drugą. Przy poleceniu oblicz właśnie na końcu zwracamy określoną wartość. Tak samo tutaj, jeśli będzie polecenie oblicz i coś takiego, to po prostu musimy sobie to najpierw ładnie uprościć, a później podać konkretną wartość. Widzimy, że tutaj mamy mnożenie, więc do minus 2 dodajemy minus 3, więc będziemy mieli 3 do minus 5. Dzielimy to przez 3 do minus 6. Jeśli mamy dzielenie, to będziemy mieli minus 5, minus i na dole mamy minus 6. Minus i minus da nam plus, więc mamy 3 do minus 5 plus 6, czyli mamy 3 do potęgi pierwszej. A to jest po prostu 3, może zapiszę o to w ten sposób, żeby było dokładnie. No i polecenie oblicz właśnie sprowadza się do tego, żeby na końcu podać ładną, konkretną wartość bez żadnych potęg. I to wszystko to była taka rozluźniająca lekcja, żeby były bardzo łatwe przykłady. Znaczy łatwe, one są bardzo króciutkie, ale naprawdę te znaki czasami mogą wprowadzić w zakłopotanie, ale mam nadzieję, że wszystko elegancko wytłumaczyłem i już nie będzie problemów, co zrobić z tym minusem. I jeszcze raz zachęcam do kolejnych lekcji, gdzie dalej będziemy poznawali tajemnice związane z potęgami.